Niniejsza książka powstaje w dziesiątym roku panowania papieża Franciszka, papieża, który zmienił nauczanie kościoła w kwestii kary śmierci, zmieniając zapisy katechizmu, papieża, który dopuścił do udzielania komunii świętej rozwodnikom, papieża, który ogłosił, że Pan Bóg chce istnienia wielu religii. Papieża, który wynosi na piedestał osoby fałszujące katolickie nauczanie na temat ludzkiej seksualności. Papieża, który ponownie zakazał odprawiania mszy świętej w rycie, w którym odprawiały ją setki katolickich świętych kapłanów, a którą to mszę przywrócił Benedykt XVI. Papieża, który nazywa błogosławioną między niewiastami Najświętszą Maryję Pannę, zwyczajną dziewczyną. Papieża, który nakazał ustawienie pogańskiego bustewka na ołtarzu katolickiej świątyni. Papieża, który wydał dokument mówiący o tym, że do godnego przystąpienia do Komunii Świętej wystarczy jedynie wiara w objawienie, mimo iż od wieków Kościół uczy, że. Aby godnie i bez grzechu przyjąć Najświętszy Sakrament, katolicy muszą otrzymać rozgrzeszenie w Sakramencie Pokuty. Szczęść Boże, Jan Franczak, a to program BookTube na kanale PCH24TV. I jak co tydzień może się on ukazywać dzięki Państwa wsparciu finansowemu oraz wszelkim subskrypcjom, polubieniom i udostępnianiu linków na innych portalach i platformach społecznościowych. Pewien irlandzki wideobloger, czy też vlogger, jak to się nazywa, zestawił na swoim kanale dwa nagrania wideo. Przedstawiające udzielanie komunii świętej przez dwóch biskupów. Na pierwszym, jak to się już niestety stało powszechną, niemal praktyką w wielu rejonach świata, wierni oczywiście przyjmują komunię na stojąco i na rękę. W pewnym momencie podchodzi młoda dziewczyna i trzymając ręce z tyłu, by nie było pomyłki, przyklęka, a kapłan. Odmawia jej udzielenia komunii do ust i nakłania, by wstała i przyjęła pana Jezusa na dłoń. Na drugim nagraniu brazylijski biskup, udzielając komunii świętej w podobny sposób, daje konsekrowaną hostię do ręki muzułmanina. Ten drugi skandaliczny przypadek był szeroko opisywany w mediach konserwatywnych i katolickich. Chyba Więcej wrażliwości i zrozumienia, gdy sprawa została nagłośniona, okazał ów Mahometanin niż sam katolicki, przecież duchowny. Kto nie słyszał, może bez trudu znaleźć informacje na ten temat także na portalu pch24.pl. Ten pierwszy skandaliczny przypadek to jeden z wielu przykładów, kiedy wiernemu kapłan odmówił udzielania komunii świętej w godny, praktykowany od pokoleń sposób i do którego wierny ma prawo. Myślę, że każdemu katolikowi, który naprawdę wierzy w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, na ten widok musi krajać się serce. Ale takie nadużycia i brak szacunku dla Pana Jezusa to przecież nie jakiś wyjątek, niedopatrzenie czy przeoczenie. Na przykład jakiś czas temu czytałem o innym takim przypadku udzielenia komunii świętej zarówno luteraninowi, jak i muzułmaninowi w Niemczech. O nadużyciach przy udzielaniu komunii świętej na rękę słyszy się, a także widzi się to na nagraniach, lub yy, także osobiście, tak często, że nie da się nie myśleć o tym z przygnębieniem. Pamiętam, jak wstrząsnęło mną jedno takie nagranie, na którym ktoś po prostu schował pana Jezusa pod postacią chleba do kieszeni. Oczywiście nikt nie przypilnował godnego przyjęcia Chrystusa, a powinien to zrobić sam kapłan. Pewien ksiądz opowiadał mi z kolei o znajdowanych, najpro, najprawdopodobniej konsekrowanych hostiach. Pod ławkami w niemieckim kościele. Notabene, czy z kościoła w Niemczech możemy w ogóle spodziewać się jeszcze jakichś dobrych wieści? Te nagrania, i przede wszystkim same takie wstrząsające nadużycia, są symbolem naszych czasów. Po spektakularnych pielgrzymkach św. Jana Pawła II którego na całym świecie witały niezliczone tłumy, przyszedł czas jakiejś, no chyba wielkiej smuty. Na dodatek, dla młodszego pokolenia staje się to już rzeczą normalną. Gdzie zatem szukać wzorca, jak powinniśmy się zachowywać, jak postępować, jak reagować na taką i inną? Inne sytuacje i jak rozumieć naszą wiarę. Oczywiście oprócz Biblii i tradycji świętej powinniśmy sięgać do historii Kościoła, a zwłaszcza do żywotów świętych, bo na kimże mamy się wzorować i skąd czerpać przykłady, jeśli nie od tych, którzy po śmierci zostali wyniesieni na ołtarze. Z pewnością nie z mas mediów. By opisać wielką zdradę Chrystusa przez współczesnych katolików, zarówno świeckich, a zwłaszcza duchownych, bo przecież to oni pełnią rolę nauczycielską w Kościele, do żywotów świętych sięgnął Krystian Kratiuk w swojej najnowszej publikacji zatytułowanej właśnie Wielka Zdrada, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Krystian Kratiuk napisał coś w rodzaju żywotów równoległych, w tym sensie, że czasy współczesne Kościoła katolickiego i postawy współczesnych katolików zestawił z przykładami z życia świętych. I to zderzenie postaw wielkich mężów i kobiet Kościoła ze współczesnością wypada dla współczesności, no cóż, niezbyt korzystnie. Gdy czytałem tę publikację, przypomniała mi się rekomendowana już tutaj w Booktube książka Mata Walsza pod tytułem Kościół Tchórzy. Z jednej strony mamy współczesnych katolików, ten współczesny Kościół Tchórzy, układających się ze światem lub w ogóle od tego świata nieróżniących się, a z drugiej Kościół Świętych. Którzy oddawali życie za to, co w dzisiejszym kościele się relatywizuje, a nawet o zgrozo błogosławi. Ci wielcy święci byli autentycznie solą ziemi. A my, kim jesteśmy? Wygląda na to, jak zauważa Kratiuk, że pokolenia dzisiejszych katolików pomyliły przyprawy i zamiast solą ziemi. Coraz częściej za wszelką cenę staramy się być cukrem. Naszym hasłem mogłoby być, parafrazując słynne powiedzenie: Nie będziemy umierać za Eucharystię albo Nie będziemy umierać za prawdę o małżeństwie i związkach homoseksualnych. Autor w Wielkiej Zdradzie zastosował ciekawą technikę. Jego publikacja składa się z siedmiu rozdziałów i każdy rozdział otwiera opowiadanie, taka fabularyzowana wersja z życia świętych. Tutaj Krystian Kratiuk opierał się na dokumentach, starając się oddać słowa i czyny wielkich ludzi, ludzi Kościoła, w atrakcyjny, przemawiający do wyobraźni sposób, poprzez opowiadanie właśnie. Nasza pamięć karmi się obrazami. Trudniej zapamiętać nam abstrakcyjne rozważania, a opowiadanie jest znakomitym nośnikiem treści. Stąd notabene wszelkie demitologizowanie w cudzysłowie symboliki chrześcijańskiej, odzieranie np. świętego Michała Archanioła z miecza i tarczy, jest absurdalne, skazane na klęskę. Nie możemy się odnosić do jakiejś mglistej, niejasnej wizji. Nawet jeśli wiemy, że archanią jest wspanialszy niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić, potrzebujemy fizycznego obrazu, konkretu. Nawet wybitni matematycy ponoć operują obrazami, używając wyobraźni, a nie tylko abstrakcyjnego ciągu cyfr. Stąd pomysł Kratiuka uważam za znakomity. Druga część każdego rozdziału to esej lub rozważania nad stanem współczesnego Kościoła, nad siedmioma zdradami, które składają się na tę wielką zdradę. Oczywiście pierwsza i druga część są ze sobą powiązane tematycznie. Pierwsza niejako rzuca światło na problem opisywany w części drugiej, z którym borykamy się w Kościele dzisiaj. I jak już wspomniałem wcześniej, to światło świętych pokazuje we współczesności skazy i brzydotę, których może inaczej byśmy nie potrafili tak wyraźnie dostrzec. Cóż bowiem powiedziałaby na przykład święta perpetua, która oddała życie, nie chcąc złożyć ofiary rzymskim bogom, gdyby widziała mamy w rzymskim kościele albo dziwne obrzędy w ogrodach watykańskich albo jak zareagowałby inny męczennik święty Karol Lwanga gdyby zobaczył tęczowy baner na katolickim ołtarzu lub usłyszał jezuitę twierdzącego że profanacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej sześciokolorową tęczą to coś w rodzaju inkulturacji Mógł przecież sam wzorem tego jezuity powiedzieć, że król Mwanga, homoseksualista, który skazał go na okrutną śmierć, został takim stworzony przez Boga. W ten sposób ocaliłby swoje życie. A jak zareagowałby święty Tomasz Zakwinu, nie tylko wybitny teolog, ale i autor wspaniałych hymnów eucharystycznych, po dziś dzień śpiewanych w kościołach? gdyby zobaczył współczesne traktowanie Najświętszego Sakramentu. Czy sposób przyjmowania Komunii Świętej jest faktycznie tak mało znaczący? Czy jednak, jak pisze Krystian Kratiuk, upowszechnianie się zwyczaju udzielania Komunii Świętej na rękę doprowadziło na Zachodzie, cytuję, do radykalnego spadku wiary, do masowej apostazji, do... Opustoszenia kościołów. Koniec cytatu. I teraz my w Polsce mamy to naśladować? A dlaczego zatem wydarzyły się cuda eucharystyczne tak stosunkowo niedawno w Legnicy i Sokółce? Przecież one po coś są, coś nam mówią. Co Pan Bóg chce nam przez nie powiedzieć? Książka Krystiana Kraciuka nie powinna. I myślę, że nie zostawia czytelnika obojętnym. Myślę, że przytoczony na początku fragment może wywołać oburzenie wielu katolików. Jak tak można w ogóle mówić o Ojcu Świętym? Jak można wysuwać przeciwko niemu takie oskarżenia? Ale czy to, co pisze autor w tej książce jest tylko wymysłem, przeinaczaniem faktów, wyolbrzymianiem, wyrywaniem słów papieża z kontekstu? Czy jednak Krystian Kratiuk, traktując papieża z należytym szacunkiem, szacunkiem należnym następcy św. Piotra, ośmiela się wskazać na to, co jest niezgodne z depozytem wiary przekazanym przez apostołów, co jest... No, zdradą Chrystusa? Dyskutujmy o tym. A co powiedziałaby na taką krytykę postawy papieża, na przykład święta Katarzyna ze Sieny? Może sprawdźmy w wielkiej zdradzie. Krótki przegląd nowości wydawniczych i ciekawych publikacji i jeszcze dwie książki z wydawnictwa Fronda. Pierwsza z nich to już trzecie wydanie. Książki Pawła Lisickiego, Kto zabił Jezusa, wydanie poprawione i poszerzone. Ta monumentalna praca wychodzi z przedmową księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który pisząc o potrzebie prostowania i przezwyciężania antychrześcijańskich, a zwłaszcza antykatolickich stereotypów, stwierdza, iż cytuję, paradoks polega na tym że bardziej podatni na nieuprzedzoną refleksję i zdroworozsądkowe argumenty są prości wyznawcy Chrystusa, niż wielu z tych, którzy mając tytuły i stopnie akademickie, bardziej cenią komplementy i pochwały krytyków chrześcijaństwa, niż zdrową wiarę wyniesioną z domu i karmioną bogactwami Ewangelii. I druga książka to najnowsza praca Grzegorza Felsa pod tytułem Ratujcie nas, znaki z zaświatów, święci i mistycy o duszach czyśćcowych. Książka między innymi prezentuje świadectwa osób, które doświadczyły bezpośredniego kontaktu z duszami zmarłych. Co ciekawe, Wśród różnych poruszonych tu tematów można, między innymi, dowiedzieć się, co wspólnego ma przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z odwiedzinami dusz czyścowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem!